Inicjatywa ustawodawcza dotycząca ustawy budżetowej należy wyłącznie do rządu, co oznacza, że tylko on może rozpocząć procedurę uchwalania budżetu. To zapewnia, że rząd odpowiedzialny za realizację budżetu i stan finansów państwa ma pełną kontrolę nad jego przygotowaniem. Rząd ma dostęp do specjalistycznej wiedzy i danych finansowych, co umożliwia mu kompetentne opracowanie budżetu. Wyłączne prawo inicjatywy ustawodawczej rządu obejmuje także projekty ustawy o prowizorium budżetowym, zmiany ustawy budżetowej oraz ustawy dotyczące zaciągania długu publicznego i udzielania gwarancji finansowych przez państwo. Taki monopol wpisuje się w model demokracji parlamentarnej, gdzie rząd odpowiada za politykę finansową państwa. Chcesz znać konstytucję? Zasubskrybuj nasz kanał.